Przedstawiamy Państwu nowe, obowiązujące w 2021 roku, pytania egzaminacyjne SEP-owskie grupy trzeciej gazowej. Egzamin na uprawnienia SEP z zakresu eksploatacji i dozoru składa się z części teoretycznej i jest przeprowadzany w 100% online przy wykorzystaniu komputera, tabletu lub telefonu. W czasie egzaminu egzaminator zada 3 pytania z puli poniższych zagadnień. Zachęcamy do skorzystania z naszych najnowszych pytań egzaminacyjnych dla osób zajmujących się gazem. Zapisz się i uzyskaj uprawnienia SEP w 24 godziny, nie wychodząc z domu. A oto pytania. Co to jest manometr? Manometr to przyrząd do pomiaru ciśnienia względem ciśnienia otoczenia. Jakie są granice wybuchowości gazu ziemnego? Granice wybuchowości gazu ziemnego to 4,9 do 15,4%. Przy jakim stężeniu gazu ziemnego w powietrzu następuje najsilniejszy wybuch? Najsilniejszy wybuch następuje przy stężeniu 9,5% gazu ziemnego w powietrzu. Co określa rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki socjalnej z dnia 6 kwietnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci? Rozporządzenie to określa szczegółowe warunki przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, obrotu paliwami gazowymi, świadczenia usług przesyłowych, prowadzenia ruchu sieciowego i eksploatacji sieci gazowych. Na podstawie jakiego dokumentu następuje przyłączenie do sieci gazowej? Przyłączenie do sieci gazowej następuje na podstawie umowy o przyłączenie po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia określonych przez przedsiębiorstwo gazownicze. W jakim celu stosuje się nawanianie gazu? Ponieważ gaz ziemny jest bezwonny, nawanianie pozwala zidentyfikować fakt i miejsce ulatniania się gazu z instalacji gazowej. Co określa ustawa Prawo energetyczne? Ustawa ta określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii, w tym ciepła, oraz odpowiedzialności przedsiębiorstw energetycznych, a także określa organy właściwe w sprawach gospodarki paliwami i energią. Czy wchodząc do pomieszczenia, w którym wyczuwa się ulatniający się gaz, można włączyć światło? Nie można. Włączenie światła może spowodować wystąpienie iskry, a w konsekwencji wybuch metanu. Co to jest przyłącze gazowe do budynku? Jest to odcinek przewodu od gazociągu zasilającego do kurka głównego instalacji gazowej i jest elementem sieci gazowej rozdzielczej. Jak działa bimetaliczny kontroler płomienia? Pod wpływem płomienia następuje odkształcenie bimetalu i uruchomienie zaworu gazowego. Brak płomienia powoduje odkształcenie bimetalu w drugą stronę i zamknięcie zaworu. Jak działa kontroler płomienia z termoparą? Płomień ogrzewa termoparę, powodując przepływ prądu w obwodzie kontrolnym. Brak płomienia powoduje zanik prądu i odcięcie dopływu gazu. Kto jest centralnym organem administracji rządowej do spraw regulacji gospodarki paliwami i energią? Centralnym organem administracji rządowej do spraw regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji jest prezes Urzędu Regulacji Energetyki, powoływany na okres 5 lat przez prezesa Rady Ministrów. Jakie działania należy podjąć wobec osoby zatrutej czadem? Należy zapewnić dopływ świeżego powietrza i ewentualnie podjąć działania reanimacyjne. Co to są warunki techniczne budowy i wymagania odbioru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowej? Są to warunki określone w przepisach prawa budowlanego, innych ustawach i rozporządzeniach, a także polskich normach, które muszą być spełnione przy budowie, rozbudowie, modernizacji oraz eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych, aby zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania, oszczędne i racjonalne wykorzystanie energii, odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne oraz ochrony środowiska. Co powinna zawierać instrukcja eksploatacji urządzenia i instalacji? Instrukcja eksploatacji urządzenia i instalacji powinna zawierać ogólną charakterystykę techniczną, niezbędne warunki eksploatacji,
określenie czynności związanych z uruchamianiem, obsługą w czasie pracy i zatrzymaniu urządzenia i instalacji w warunkach normalnej eksploatacji. Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innych zakłóceń. Zakresy i terminy wykonywania zapisów ruchowych, oględzin, przeglądów oraz prób i pomiarów. Wymagania w zakresie konserwacji i napraw. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa obsługi i otoczenia. Wymagania dotyczące kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją. W jakiej postaci ciekłej czy gazowej doprowadza się gaz LPG do silnika samochodowego? W postaci ciekłej. Dlaczego gaz LPG doprowadza się do silnika samochodowego w postaci ciekłej? Ze względu na różne temperatury parowania propanu i butanu. Czy na stacji autogazu można napełnić butlę gazową gazem płynnym? Nie można napełniać butli, a jedynie można wymienić pustą na pełną. Na czym polega spalanie gazu ziemnego? Spalanie gazu ziemnego to utlenianie węgla i wodoru zawartych w metanie powodujące wydzielanie się ciepła. Co to jest czad? Czad to tlenek węgla. W jakiej odległości od okna można zainstalować kuchenkę gazową? Odległość kuchenki od okna nie może być mniejsza niż pół metra. Czy kuchenkę gazową można podłączyć przy pomocy przewodów elastycznych? Tak, o ile posiadają certyfikat znaku jakości. Co to jest barometr? Barometr to przyrząd do pomiaru ciśnienia atmosferycznego. Co to jest LNG? Jest to skroplony gaz ziemny. Co to jest regazyfikacja gazu ziemnego? Regazyfikacja polega na przywróceniu skroplonemu gazowi ziemnemu postaci gazowej.